Cykliczne zawody powiatowe w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Szkolnego Związku Sportowego Kraków. Organizowane w powiecie wadowickim przez Wydział Promocji i Rozwoju Koordynatora Sportu Adamatynowskiego. Zawody pływackie, które przeprowadzone na basenie Delfii w Wadowicach, mają już swoją 11-letnią tradycję, odkąd istnieje basen. Regularnie te finały są przeprowadzone. I jak co roku startujemy w czterech, czyli we wszystkich stylach pływackich, w stylu klasycznym, dowolnym, motylkowym i grzbietowym. I z zawodników z całego powiatu wadowickiego była niemal czwórka najlepszych, która reprezentuje nasz powiat w dalszym etapie, czyli w finale wojewódzkim. I w zależności od tego, kto jest organizatorem, mało wydaje się, czy w Tarnowie, w Krakowie, czy w Oświęcimiu. Rozpoczęliśmy, jak co roku, najpierw zawodami dla gimnazjalistów powiatu wadowickiego. O 10:00 już zbierają się i rozpoczną uczniowie szkół podstawowych. I jak zwykle zakończymy o godzinie 12:00 licealiadą, czyli zawodami dla uczniów szkół średniej. Witam jeszcze raz serdecznie na finale powiatowym. Tak co roku walczymy o cztery bilety upoważniające do startu w finale wojewódzkim. W tym roku jest kapitalny układ o finał wojewódzki w Suchej, rzut kamieniem. Także warto sprawdzić się z rówieśnikami z całej Małopolski, ale warunkiem temu jest powalczenie dzisiaj o pierwszą czwórkę w naszych finałach. Rozpoczniemy to jak co roku od najszybszych biegów, czyli od stylu dowolnego chłopców. Nawet doczytam nazwiska, proszę zajmować miejsca przy bloku startowym. Komendę znacie, na miejsca wychodzimy na supę. Wiosnę to jest start do biegu. Thank you.
Pierwsza piłka, trójka i kończy. No to myślę, że nie jest to, co się dzieje.
Zdjęcia i montaż